dzień dzisiejszy przyszłość golfów jest nieokreślona. Ja z Sylwestrem na dzień dzisiejszy mam normalne, jakby neutralne relacje. Wiadomo, że to nie jest to, co było wcześniej. Nie ma się co dziwić. No i prawdopodobnie po prostu chyba ja pożegnam się z golfami jako te ogniwo, które no, musi odejść z projektu, żeby projekt przetrwał. Nie wiem, kto zostanie, nie wiem, jaka będzie wymiana składu, no ale jest mi przykro, ale rozumiem, że taka jest kolej rzeczy i tak musi po prostu być.